Dzisiejszy dzień spędzam nad oceanem. Zaczynam od spaceru kanałami weneckimi, które zostały zaprojektowane w 1905 roku przez Abbota Kineja. Kanały były kiedyś domem dla gondoli z prawdziwymi gondolierami z Włoch. Dzisiaj to idealne miejsce na spokojny spacer. Po południu idę na chwilę na plażę. To właśnie na plażach w Venice Beach przesiadywał kiedyś Jim Morrison, pisząc teksty piosenek. To właśnie tutaj powstał zespół The Doors. Po południu jadę rowerem do Santa Monica. Tutaj znajduje się molo, a na nim ma koniec historyczna trasa 66, która swój początek ma w Chicago. Na zachód słońca wracam do Venice Beach. W Venice Beach znajduje się również słynna Muscle Beach, gdzie sportowcy ćwiczą swoje umiejętności. Wielu znanych sportowców ćwiczyło właśnie tutaj, między innymi Arnold Schwarzenegger.
Jest to również popularne miejsce dla skateboardingu. Skatepark w Wenecji to miejsce do jazdy na deskorolce nad oceanem z zatopionym basenem, a także częścią, która obejmuje schody, szyny i półki. Skatepark to świetne miejsce, aby pochwalić się umiejętnościami jazdy na deskorolce lub usiąść i popatrzeć, jak profesjonaliści robią to najlepiej.